Cześć, jestem Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy Damiasze, w dzisiejszym odcinku specjalnie dla was będę testował najdziwniejsze mapy w grze Brawl Stars i będę grał na nich z innymi graczami. I przy okazji wy możecie w sekcji komentarzy oznaczyć, która mapa według was była w dzisiejszym odcinku najdziwniejsza. Jeżeli chcielibyście, abym rozpoczął taką serię, gdzie testuję różne mapy stworzone przez widzów, no to zostawcie łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek i w następnym odcinku będę testował najlepsze mapy, a w kolejnym odcinku mogę na przykład przetestować najbardziej rage'ujące mapy w grze Brawl Stars. Oczywiście na wszystkich tych mapach zagram i zobaczymy, jaka będzie moja reakcja. Standardowo przypominam, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, strzel subika dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego odcinka z gry Brawl Stars. Pamiętajcie, jeżeli wspieracie mnie z kodem Farel, to nagrywajcie krótkie filmiki, tak jak właśnie te dwie osoby, ponieważ możecie wygrać Megaboxa. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie, podsyłajcie na mój email kod farel@gmail.com. Link do mojego e-maila znajdziecie w opisie. A jeżeli twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Pamiętajcie, że kod Farel resetuje się w sklepie co tydzień, więc warto by było go odnowić, na przykład klikając w link, który znajduje się w opisie. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie. Jak widzicie, mogę wam się pochwalić moim nowym skinem do Amber. Amber de la Vega. Wygrałem tego skina walcząc z JJ-ką u niej na kanale w serii Windrun się skin. Jak ktoś jeszcze z was nie widział, no to tutaj macie film przypięty w opisie. Dzisiaj dostępne są mapy fanowskie, kandydaci dnia tak zwani, i dzisiaj postaramy się wygrać na tych mapach. Niektóre mapy są po prostu absurdalne, a niektóre są naprawdę przekozackie. I może na samym początku zacznijmy sobie od gierki naszą Amber de la Vega. No dobra, mapa zapowiada się naprawdę ciekawie. Dużo Edgarów. W sumie prawie same Edgary. Od razu ich tutaj postaramy się spalić wszystkich, skroić te power cubesy. Uciekam. Palimy go, palimy, 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 dobra. O nie, 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 teraz jest przypał, Ogień, ogień, ogień piekielny. Unik. Tak jest, tak jest, tak jest. Okej, 5 power cubesów, to nie jest źle. To jest naprawdę spoko wynik. 4 zatymiasy w grze. Ja nie wiem, jak ja w ogóle wyszedłem z tej opresji. Mam nadzieję, że Amber uda mi się wygrać tą gierkę. Tutaj mamy Serge'a, jak on zostanie obity. Dobra, dobra, dobra. Co ja jestem w stanie go porobić. Okej, teleportował się, uciekł. Zaryzykował, zaryzykował chłop. Podpalam jeszcze, ult. Ult, ult, ult. Jazda, 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 jazda. Dawaj, 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 Farel. Nie no, przegram jeszcze. Ale są dymy, ale są dymy. Dobra, podpaliłem go trochę, tak. Oczywiście, że tak. No i niestety ginę, nie udało mi się wykerować. Ale drugie miejsce, jak na samym początku, spoko. Mapa nie była taka zła, bo udało mi się od razu szybko power cubesy zdobyć, dlatego Amber mamy za sobą, lecimy z kolejną legendą, let's go. Zagrajmy sobie teraz może Leonem, bo bardzo często mnie prosicie, żebym grał innymi też postaciami na odcinku, no to może weźmiemy sobie Leona, o, takiego srebrnego, lecimy. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać Leona na takiej mapie. I za chwileczkę będziemy sobie też oceniali mapę. O kurczę, ta mapa jest naprawdę dziwna. Czy ja mam kogoś na swojej wysepce? Nie mam, okej. Jednego ziomka już mniej. 2 power cubesy. I wskakuję od razu na środek. Cyk. Lecimy, lecimy, lecimy tym Leonem. Okej, kolejna trampolina. I jest, kurczę, El Primo na środku. Nie no, search, 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 search. Dobra, dobra, pomoc, pomoc, pomoc. Powiem tak, no nie miałem szans. Ranga 6. Mapa bardzo dziwna, w skali 1 do 10 daję jej 3, bo nie udało mi się wygrać. Tak jakbym wygrał, to bym powiedział, że ma 4. Dobra, lecimy z kolejną legendą. Może teraz zagrajmy sobie Krukiem. Jakbym grał Krukiem na tamtej mapie i miał ulta, no ale nie miałbym ulta, bo nie żadnego oponenta nie obiłem, to by udało mi się podskoczyć i jeszcze coś tam wygrać. O kurczę, to na pewno jest przegrana. To jest w 100% przegrana tarcza Kruka. Dobra! Nie mam pojęcia, które. 9! Dajmy Krukowi szansę jeszcze raz. I moi drodzy, mamy dosyć ciekawą mapę. Ta mapa bardzo często się pojawia na tych różnych śmiesznych trybach, bo to jest... o kurcze, taki jesteś Dynamite Kozak. Takiś ty jesteś, szefito. Ja bym postarał się tylko nabić szybko ulta. No, ale ty Dynamite jesteś taki cwaniak, tak? Trochę. Kurczę, no i teraz mam problem, bo ta Nika cały czas mnie tutaj obija. Otworzyła sobie tam przejście. Ja bym tam chętnie do niej wskoczył i ją przywitał. Nie wiem, dlaczego on rzuca po jednym dynamicie. 2 dynamity już by dawno mnie pokonały.
Nie rozumiem tego zagrania z jej strony. Dobra, ten dynamit tu nie dolatuje nawet, baby. Dobra, ryzyk fizyk, lecę. El Primo 14. Muszę nabić sobie ulta tylko. I wjeżdżam tego Dynamajka. Dobra, mam. Tarcza. Udało mi się to zblokować, tarcza. Padam. Ach, za wolno tego ulta ładowałem. No ale mapa jak najbardziej w porządku. Lubię te mapy. Szósteczkę daję tej mapie. Ale nie tego my, moi drodzy, szukamy. Nie tego. Weźmy sobie teraz Spike'a i zagrajmy sobie Spike'iem. My szukamy najdziwniejszych map w Brawl Stars. Nie jakichś tam fajnych. Najdziwniejszych. O! No i to jest dziwna mapa. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ja od razu walę w teleport bombę. Nara. Aha, tutaj. Dobra, koks. Leży jeden chłop. Ale ten Spike jest tak wolny! Uciekam! Rzucam ulta gdzieś tam! Okej, okay, leczę się po cichaczu. Nikt nie wie, że tutaj jestem. Dobra. Tam Edzio prawie dostał. Tutaj Edgar! Uciekł! Tam mamy Dynamajka daleko. Siema, daj! Ale skubany mi spierniczył! A już chciałem mu robić gradobicie. Dobra, teraz jest po nim. Dobra, pada, podkręcona piłka pięknie. No i ta mapa mi się podoba, jest mega dziwna. Tutaj trzeba chodzić tylko i wyłącznie tym wydzielonym szlakiem, który jest tutaj. Ja padam, kurczę! Ach, gdybym szybciej dał gadżet, no to może by te moje kolce dodatkowe go porobiły. Ale i tak drugie miejsce, mapa spoko, daje jej siódemeczkę. Bez podnietki. Dziwna, ale fajna. Lecimy z kolejnym legendarnym zadymiarzem. Tym razem zagramy sobie Sandy. I tu mam jakiś defran. Mam nadzieję, że uda mi się go przejść jako pierwszemu. Okej. Okay. Spylać ode mnie mordy. Okej, okay, oni pobiegli tam. Słuchajcie. On też mógł pobiec tam, ale ja tu będę klepał Edgara na dziąsło. Dobra, pierwszy Power Cubes. Pięknie. No i to co? Lecimy chyba, nie, moi drodzy? Lecimy tędy ostro. Defranik to defranik. Tarararara. Bejtujemy te wszystkie trapy. Mortis tutaj jest najszybszy, ale czy mi się uda w ogóle dobiec? Bo za chwileczkę zamyka się strefa i będzie totalny przypał. Dobra, Farrell, lecisz tym Sandy. Ten Sandy jest mega wolny. Czemu nie wziąłem jakiejś szybszej postaci? Okej, okay, Mortis wyszedł na prowadzenie. Muszę go dogonić. Ciekawe, co będzie na samym końcu. Czy ja jestem jeszcze w stanie tego poko łyknąć po drodze? To będzie mega ciężkie, no ale zobaczymy. Może się uda. Na miejscu tego poko już bym dawno na mnie poczekał. I się zaczął klepać. Okej, okay, poko poszedł gdzieś sobie tam. Okej, okay, nie, tu jest poko! Ult, niewidka. Raz, dwa, trzy! Leżysz! Pięknie, porobione, wielkie starcie. Ale mi się udało jeszcze go chwycić tutaj. Teraz wystarczy, że moi drodzy, wskoczymy na trampolinę i tego Dynamajka wyjaśnimy. Raz, dwa, trzy. Ult, uciekaj, Farrell! Zasypiasz, nie! Nie! Ale że on miał 200 IQ, przeskoczył przez płot i mnie porobił? Dobra. Drugie miejsce. Ta mapa była zdecydowanie najdziwniejsza chyba ze wszystkich, ale drugie miejsce udało się ugrać. Bierzemy kolejnego legendarnego zadymiarza, no i polujemy na wina. Zagrajmy sobie jeszcze raz Leonem, bo czuję niedosyt gry Leonem. No i dobra, tutaj będą turbo dymy, to ojejku. Ja już się boję. Czemu zawsze jak biorę Leona, to są takie dziwne rzeczy tutaj? Spylam. Dobra, udało mi się. Znikam. Ja wyczerpuję te teleporty. Ale tu jest młyn! Mamo, uciekaj, Farrell, uciekaj! Drugie miejsce, ale tu była taka turbobeka. Nie wiedziałem totalnie, który teleport do czego prowadzi, ale udało mi się wygrać drugie miejsce i zmieniam zdanie. To była najdziwniejsza mapa i udało mi się na niej zająć drugie miejsce. Zagrajmy Leonem jeszcze raz. Dobra, tutaj zapowiada się ciekawie Spike'a. Mamy, widzowie, Spike'a na mapie. Widzicie, to jest mapa narysowana w kształcie Spike'a. Tu od razu za kreatywność ziomkowi daje łapeczkę do góry. Wypuszczamy naszego wabika, który sobie gdzieś tam pobiegł. Mamy tutaj też zielony teleport. A, czy on będzie miał kulę? Powinien mieć silver bullet, ale nie widzę. Edgar! Pada. Tego tika bym porobił. Dobra, tu trzeba zbaitować trapa. Pyk, kroimy cuba. Padam najgorzej! Ja chcę popatrzeć, widzowie. Obejrzyjmy sobie tego Spike'a dokładnie. Dobra, tu widzimy, mamy nogę i rękę Spike'a. Okej. Okay. Czy ten pan Pepo robi tego tika? Ten tik jest w ogóle jakiś daremny. Okej. Okay. Pan P się wyłożył.
Proszę cię, Tiku, weź, wejdź na środek, pokaż nam, jak wygląda ten Spike konkretnie, co? Okej, została Shellka z MC. Oni się teamują tak jakby, ale ten Tik przecież ma ich na widelcu. On ich porobi jak szef totalny, ale miał szczęście. Nie no, rozwalili głowę Spike'owi. Jak widzicie, teleporty są w kształcie oczu, a żółta trawa to są naszego kochanego kaktusika włosy, Spike'a. Okej, czy ten Tik doskakuje do środka? Tak, i da chyba głowę, daj głowę, daj głowę! Tak, jest, dał głowę, ale nie porobił tej Shellki i patrz, ta Shella... Jednak ją zjadł, jednak ją zjadł. Widzimy teraz dokładnie, jak wygląda ten przekozacki Spike. Dał jeszcze tarczę i uciekaj go! Zabija burza! Zabija go burza! Niesamowita sprawa. Leci do niego Stew i uwaga, kto wygra? Stew czy Ems? Wygrywa Stew na przekozackiej mapie ze Spike'iem. Pięknie. Nieważne, że zająłem 8 miejsce. Ważne, że to była najdziwniejsza mapa, na jakiej grałem. Naprawdę. Także, moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że się bawiliście tak samo wspaniale jak ja. Ja powiem wam szczerze, że jestem gotowy do nagrywania kolejnego odcinka. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, łapka w górę, subik na kanale, żeby być na bieżąco, wbijajcie też do sklepu Pixi po przekozackie koszulki. Najlepsze w sumie koszulki w sieci. Link do sklepu znajdziecie w opisie, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!